kazanie świętego augustyna biskupa Śpiewamy alleluja tutaj pośród trosk abyśmy mogli śpiewać tam w pokoju Dlaczego tutaj pośród trosk Nie chciałbyś abym się czuł zaniepokojony gdy czytam bojowaniem jest życie człowieka na ziemi Nie chciałbyś abym był zatroskany słysząc zwrócone ku mnie słowa Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie chciałbyś, abym był zmartwiony, kiedy tutaj pokus jest tak wiele, iż sama modlitwa każe nam powtarzać – odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Codziennie zanosimy prośbę, bo codziennie potrzebujemy przebaczenia. Chcesz, abym się czuł bezpieczny tutaj – gdzie codziennie proszę o odpuszczenie grzechów i codziennie błagam o pomoc w niebezpieczeństwach. Gdy bowiem, pamiętając o grzechach przeszłych, mówię: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, zaraz dodaję ze względu na przyszłe niebezpieczeństwa i nie wódź nas na pokuszenie. Również i cały lud, jak może się czuć bezpieczny, Skoro woła wraz ze mną, wybaw nas od złego. A jednak, bracia, nawet w tym uciążliwym położeniu dobremu Bogu, który wybawia nas od złego, śpiewajmy Alleluja. Także tutaj, pośród niebezpieczeństw i pokus, śpiewajmy wszyscy Alleluja. Wierny jest Bóg, mówi święty Paweł, i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. A więc i tutaj śpiewajmy Alleluja. Człowiek jest winny, ale Bóg jest wierny. Apostoł nie mówi, Bóg nie pozwoli was kusić, ale Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Zostałeś poddany próbie. Bóg wskaże wyjście, abyś nie zginął. Owszem, sprawi, abyś, jak naczynie, został ukształtowany przepowiadaniem, umocniony utrapieniem. Gdy jednak wejdziesz w pokusę, myśl o tym, jak wyjść. Wierny jest bowiem Bóg. Pan będzie strzegł wejścia twego i wyjścia. Kiedy zaś nasze ciało stanie się nieśmiertelne i niewidzialne, wówczas ustanie wszelka pokusa, ponieważ ciało umarło. Dlaczego? Z powodu grzechu. Duch zaś jest życiem. Dlaczego? Z powodu usprawiedliwienia. Porzucimy zatem martwe ciało? Nie, posłuchaj dalej: Jeśli mieszka w Was duch tego. Który Chrystusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała. W ten sposób nasze ciało, dotąd ziemskie, stanie się wówczas niebieskim. O jakże błogosławione tamto Alleluja! O Alleluja bezpieczeństwa i pokoju, gdzie nie będzie żadnego nieprzyjaciela! Gdzie nie zabraknie żadnego przyjaciela, tam i tutaj rozbrzmiewa chwała Boża. Tu jednak pośród trosk, tam w pokoju, tutaj głoszą ją ci, którzy mają umrzeć, tam zaś ci, którzy żyją na wieki, tutaj w nadziei, tam w wypełnieniu, tutaj w drodze, tam w ojczyźnie. Śpiewajmy więc, bracia. Nie dla przyjemności odpoczywania, ale dla ulżenia w trudzie. Tak jak zwykli czynić wędrowcy: śpiewaj, ale idź naprzód, śpiewem osłaniaj zmęczenie, ale nie zasłaniaj lenistwa. Śpiewaj i idź. Co znaczy idź? Oznacza postępuj, postępuj w dobrym. Są bowiem tacy, jak twierdzi apostoł, którzy postępują w złym. Jeśli postępujesz, znaczy to, że idziesz, ale postępuj w dobrym, w prawdziwej wierze, w dobrych obyczajach postępuj, śpiewaj i idź.